Zatem witam was na kolejnej sesji Dark Heresy. No dobra. Zatem tak, poprosiłbym tradycyjnie kogoś o przypomnienie nam, co się ostatnio wydarzyło. A troszkę się działo, szczególnie pod koniec. To w takim razie, skoro cisza i nikt nie chce mówić, to tak, ostatnio generalnie kontynuowaliśmy eksplorację naszych kochanych podziemi. Znaleźliśmy kilka książek, nie każda była zaczęta. Po wstępnej lekturze kilku stron dosłownie, bo tylko tyle było, oddaliśmy je Inkwizytorce, a w książkach były informacje troszeczkę o tym symbolu dziwnym, który przyspieszał czas. Tam było podane, że to jest coś jakby biologicznego, ta substancja, z której on jest, i ona potrzebuje jakiegoś aktywatora, a potem jak żeśmy to zbadali, to wyszło, że faktycznie podłoga w tym pomieszczeniu jest zrobiona z jakichś małych struktur, które mają coś do jakby pobierania czegoś. Nie bardzo wiadomo, co jest tym aktywatorem, bo w książce nie było. Kolejna książka opisywała jakąś dziwną maszynę, a trzecia była o kimś, kto ma wiedzę, ale jej cena może być zbyt duża. Po czym tak, co tam się działo dalej? Inkwizytorka nas generalnie zostawiła po jeszcze tam chwili. I tak, potem żeśmy zbadali małe pomieszczenie, gdzie były dwie milczące siostry, które rzuciły się praktycznie, jak tylko zobaczyły to dziecko niesione przez Cedrika, to się na nie rzuciły. Tośmy je ubili. Po czym odkryliśmy pomieszczenie z ową chyba właśnie dziwną maszyną, o której była jedna z książek. Wielki kocioł z jakimś takim dziwnym czymś drewnianym, trochę jak młyn wodny, to wyglądała jakaś tam mała łódka była umieszczona. No i tak, ja chciałem sobie to sprawdzić generalnie, demonologicznie, co to jest, sam otworzyłem pewne drzwiczki, no i można powiedzieć tyle było, pewnego kapłana, po czym cała maszyna ożyła, zaczęło gwałtownie pompować wodę, reszta drużyny stwierdziła, że trzeba jakoś znaleźć miejsce, gdzie tą wodę pompują. Przebiegli przez jakieś pomieszczenie, w którym było masę jakichś tam szczątków i kości, gdzie materializował się jakiś człowiek cały w płomieniach, w czerwonych szatach. Pociski przez niego przenikały, więc stwierdzono, że walki nie będzie można podjąć. Dalej były jakieś dziwne zielone grzyby, które zostały dzielnie wypalone. No i cóż, no, potem w zasadzie, kiedy już tej wody tam przybywało, było coraz więcej. I tak, do środka, do kompleksu został zrzucony, można by rzec, oddział szarych rycerzy, którzy zabrali stamtąd resztę i mieli zrobić porządek z demonem, a reszta została potem oddana gwardii, która z kolei miała ich przetransportować na Juno. I no. Dokładnie tak się stało, jak mu powiedziałeś. Jeżeli chodzi o sam transport, to właściwie nic ciekawego przez te dni się nie działo. Nikt nie miał żadnych informacji na temat tego, co się wydarzyło. Nikt też właściwie nawet niezbyt chciał się tym interesować, co tam się działo. A co się stało z dzieckiem, które miałam? I zabrano dziecko? Ogólnie? Nie. Dziecka nikt ci nie zabrał, ale je masz. A mogę zostawić tam, żeby się ogólnie zajmowano? Ciężko będzie na statku Gwardii Imperialnej znaleźć kogoś, kto będzie się zajmował dzieckiem. A mamy dostęp do laboratorium? Tak. Nie jest to może laboratorium najwyższych lotów, a takie typowo, nazwijmy to, wręcz polowe, ale jest. A mogę tam dokonać testu na ojcostwo? To skoro mamy dostęp do laboratorium i innych jakichś tam rzeczy z Gwardii, no to raczej zapewnienia żywności dziecku to raczej nie byłby problem, nie? No nie. Z tym, że byłby problem z znalezieniem kogoś, kto by chciał to robić. No. Inkwizycja. No. Jak chcesz, możesz je zostawić. Jeżeli chcesz je zostawić pod przymusem. Nie, czyli nie zostawiać, tylko po prostu zapewniać, no, pomoc przy, no, przy dożywieniu, no tak. Nie, no to nie, pomoc zapewniają różnych takich. Rzeczywiście będą zapewniali, ale. Nie, taką... nie, nie, no inkwizytorka kazała mi to trzymać, to trzymam, dopóki po prostu sama mi poprosi. No, a jak nie poprosi, co to w końcu zabierze? Je zostawię pewnie. Mhm, ale Riku, co tam, test na ojcostwo, tak? Test na ojcostwo. No, porównuję to na Cedrika moje i te na dziecko.
Patrzę, że DNA dziecka jest tutaj, no, praktycznie stuprocentowa pewność, że Cedric jest ojcem. Informuję go o tym fakcie. Jakoś widzisz, że nie przejąłeś tym zbytnio. Dobra. Ja też przebadać ten nieznany pierwiastek. To rzuć jeszcze raz. Przejdzie na chemię, tak? Mhm. I dostaliśmy informację, za ile ogólnie będziemy na Juno? Tam Juno, jak tam się wypowiem. Na Juno powinniście być właściwie w przeciągu kilku dni. Już troszeczkę lecicie, więc zrobimy, nazwijmy to, deklarację, co robicie na statku i dolecicie po prostu, bo tam na statku ciekawych rzeczy, no niestety, dziać się nie będą, więc... No to ja ogólnie wyposażam, no tam już ci pisałam, co biorę, więc po prostu uznajmy, że ten czas poświęciłem na po prostu doposażenie postaci pod względem, no, tego, co będę potrzebował. I jednocześnie mogłem poinformować towarzyszy o tym, czy no może moja postać nie ma takiej wiedzy odnośnie Juno, ale obracała się głównie na dole i jakieś tam może ploteczki słyszała. No tam mogłem tylko powiedzieć, że na Juno ogólnie panuje burdel, panuje prawie że taka cicha, zimna wojna między buntownikami a randą rządzącą. Więcej moja postać praktycznie nie wie, ale najlepiej nie wychylać się. O. Tak, tyle mógł wam Cedric powiedzieć. Ogólnie na Juno jest przejebane. Najlepiej się nie wychylać. No tak, to ostatnio zabrałem się tam w konklawę. To też dodatkowo jakby z tym w związku są też problemy. Konklawę? Dokładnie tak. Pewnie mi się nie udało nic dowiedzieć. No i tak. Tutaj, jeżeli badałeś tutaj, jeżeli chodzi o te substancje, zauważyłeś, że jest tam bardzo dużo krzemu. W dużych ilościach krzemu i czegoś, czego niestety nie daje ci zidentyfikować. O tyle dziwne jest to, że z pewnych tam doświadczeń, które przeprowadziłeś, jest duże prawdopodobieństwo, że nazwijmy to cząsteczki, pierwiastki, te wszystkie elektrony, obracają się w odwrotnym kierunku niż powinny. Przepływ tutaj na dobrą sprawę energii również odbywa się w zaburzonych warunkach. O jakim pierwiastku mowa? Nieznany. Nieznany, ale... Jak, gdzie ty zdobyłeś ten pierwiastek, jeśli można? Nie, to jest podłoga. To... Aha, rozumiem, okej. Okay, tego. Tak. Najdziwniejsze jest w tym wszystkim chyba to jednak, że energia do niego wpuszczona wychodzi zwielokrotniona z niego. Gdy tworzysz mniej więcej jakiś mikroprzewód z tego, z tej dziwnej substancji, to energia przez niego przechodząca zwielokrotniona wychodzi na zewnątrz. Co nigdy o czymś takim nie słyszałeś. Zdaje się to całkowicie przeczyć jakiejkolwiek logice. A z zakazanej chemii? Z zakazanej chemii również. To jest coś, co prawdopodobnie nikt z osób, których znasz, czy z ksiąg, które te osoby pisały, nie miał z tym styczności. To tam dokumentuję wszystko. Jeszcze to przeanalizowuję tą próbkę ze stopy kapłana. Próbuję się dowiedzieć, co się stało. Próbka ze stopy kapłana niestety prawie całkowicie, nazwijmy to, nie tyle co zdematerializowała się, a zwęgliła. To, co masz, to jest właściwie czysty węgiel. Nic właściwie nie daje ci jakichkolwiek tutaj wątpliwości czy sygnałów, żeby to, co pobrałeś, było wcześniej czymkolwiek innym niż węglem. A, bym jeszcze zapomniał.
Jeszcze was informuję, żeby na wszelki wypadek byście się wyposażyli w maski przeciwgazowe. Bo ogólnie może panować dosyć duże takie zanieczyszczone powietrze. I dobrze byłoby mieć właśnie maskę przeciwgazową. Zwłaszcza, że może być tak, że będziemy się poruszać po takich terenach, gdzie no, maska przeciwgazowa będzie wskazana. Więc nie zapomnijcie o tym. Jeszcze próbki po tym kwasie, czy coś. Czy lepszy sprzęt pozwala coś znaleźć? Jeżeli chodzi o próbki po kwasie, jedyne co znajdujesz, to jest masa, nazwijmy to, podobieństw do tego, jak działa immaterium. Ale de facto urządzenia nie są w ogóle przystosowane do tego i prawdopodobnie nawet w Inkwizycji, gdziekolwiek byś nie szukał jakiego Inkwizytora, ciężko będzie znaleźć urządzenie, które będzie przystosowane do pracy w tych warunkach. Jedno, co jest pewne, że czego jesteś pewien, to że to nie pochodzi na pewno z tego wymiaru. Dobrze, zatem... A jest tam, czy można uzyskać na przykład zdjęcie rodziny gubernator? Wiesz co, no można, to nie będzie jakieś takie ciężkie. Okej. Okay. Nie, bo chcielibyśmy porównać, zobaczyć dziewczynka na zdjęciu, to ta dziewczynka, którą widzieliśmy w kawałku lustra. Dobra. To rzućcie proszę tutaj, zróbmy właśnie mały test rekwizycji. Czy uda wam się uzyskać dostęp do takowych tutaj na statku rzeczy, żeby właśnie odnaleźć jakieś zdjęcie czy z kartotek? Rzuca osoba z najwyższym? Dokładnie tak. A kapłana, kapłana mechanikus jeszcze z nami nie ma, tak? Nie ma. Jaka szkoda. Ja mam 32. Nie wiem, czy mam najwyższe. Na pewno więcej ode mnie. Ode mnie też. No najwyższe. Dobra, to ja rzucę. Jakim modyfikatorem? Nie. Plus 10. No, akurat. Więc tak, dostajecie zdjęcie i widzicie, że rzeczywiście dziewczynka jest podobna. Z tym, że wydaje się, nazwijmy to, bardziej strudzona życiem, tak łagodnie to nazwijmy. No jej ciało nie było w najlepszym stanie, gdy ją widzieliście po drugiej stronie. Na zdjęciu wygląda o wiele lepiej, jak normalne, zdrowe dziecko. Jest tam może podana data, kiedy było zrobione to zdjęcie? Zdjęcie było zrobione 3 miesiące temu. A czyli jakby przed wydarzeniami tymi z zarazą, tak? Znaczy no, przepraszam, 3 miesiące przed de facto zarazą, czyli kilka lat temu już. No i ogólnie co, nie dostaliśmy chyba jeszcze informacji. Nie, no właśnie to jest dosłownie tak jak powiedziałem, no różnica kilku miesięcy. Wiekiem się nie różni, jedynie na twarz była i ogólnie ubiór był w tragicznym stanie, no. Ale macie prawie, że pewne, że to ta sama dziewczynka. Tylko dlaczego nie jest starsza? No dobrze, zatem... A inkwizytorka jest na statku? Nie, inkwizytorki nie ma na statku. Okej. Okay. A Marku, jak tak jeszcze się przechadzam między tymi byłymi gwardzistami, to szukam kwatermistrza. Mhm. I chciałbym się u niego dobrać do peleryn kamuflujących, o ile takowe mają. Wiesz co? Nie będą mieli, bo to jest taki bardziej, nazwijmy, orbitalny oddział. Więc niestety im w ogóle takowe rzeczy niestety no, w statkach nie są potrzebne na pokładach. A do tych gwardzistów przewożonych statkiem? Może któryś po prostu z nich? Nie, tutaj... Jeżeli ogólnie, chodzi o... nie?
tych gwardzistów, którzy was eskortują, to nie są tacy typowi gwardziści, którzy stacjonują na planetach. To nazwijmy... marynarka po prostu. Oddział, nie tyle co marynarki, bo też nie. To jest taki oddział transportowy. On się zajmuje po prostu transportowaniem rzeczy, których oficjalnie nigdzie nie ma i oni mają dopilnować, żeby odpowiednie rzeczy gdzieś tam trafiły bez tutaj odpowiedniego rozgłosu. Jako, że to transport wojskowy, to też nikt nie sprawdza luków bagażowych, nigdzie nie trzeba płacić cła, więc nikt nie spojrzy krzywym okiem, choćby przewozili mutantów na statku, no to i tak będą bali się cokolwiek powiedzieć, bo odpowiednie oznaczenie i pozwolenia mają na wszystko właściwie. Ale jest to, no powiedzmy, większość tych gwardzistów to są jacyś tacy, może być dezerterzy, jacyś więźniowie, taka zbieranka najgorszych szumowin, którzy po prostu tylko dlatego są to trzymani, bo dobrze wiedzą, że gdziekolwiek nie uciekną, to tutaj mają najlepiej jak na możliwości, jakie Imperium może im zapewnić takim typkom jak oni. Nie, dobra, bo ja myślałem, że my lecimy jakby to z tym moim starym oddziałem. Nie. Twój oddział, nazwijmy to, dalej jest na orbicie. Mhm. A to jest taki statek wydelegowany właśnie do takich zadań, nazwijmy to, brudnych. Nie, dobra, to okej. Karny batalion. Coś w tym rodzaju, tylko że to jest na tyle karny, że... może tak, najlepsi z karnych batalionów, którzy się wykażą, trafiają tutaj, bo tutaj jest naprawdę lekko. Z tym, że po prostu no, to jest praca dla osób, które nie chcą nigdzie wracać, bo nigdy nie wiadomo, gdzie poleci się i jak długo się będzie leciało. Niemniej to są też takie typowe raczej szumowiny stare. Tak, takie stare szumowiny, dokładnie tak. Nazwijmy to no, osoby, przeważnie większość załogi po 30 i wzwyż. To są tacy stare wyjadacze, którzy po prostu chcą już sobie gdzieś dosłużyć na spokojnie. A że na statku naprawdę panuje senna atmosfera i nikt tam się nie wychyla, bo każdy wie, gdzie jest jego miejsce. No i tak, dolatujecie do Juno. Tam od razu właściwie na samym porcie planetarnym nie dane jest wam wyjść de facto, powiedzmy to, na światło dzienne, tylko od razu jesteście wrzucani do niewielkiego transportowca. Zakrywani jesteście płótnami, żebyście nie widzieli, co jest w tej przeładowni, gdzie wylądował statek. I przewożeni jesteście do gmachu, nazwijmy to, sądu. Tam też widzicie, toczy się proces. Kogo? Nie wiecie. Jesteście wpuszczani do wielkiej, na dobrą sprawę, czarnej klatki, coś w rodzaju kontenera. Tak jak spoglądacie się, no to macie wrażenie, że jesteście, nazwijmy to, po drugiej stronie lustra wenckiego. Tylko, że to nie jest lustro, tam jest brudno, ciemno, czarno. Ale wiecie, że z drugiej strony czujecie to po prostu i słyszycie jakieś pomruki. Z drugiej strony coś się dzieje. I prawdopodobnie jesteście właśnie w trakcie tego procesu. Po czym wywnioskowaliście, że to proces? Widzieliście po prostu odpowiednich arbitratorów, którzy was właśnie wprowadzili do tego pomieszczenia. Miny mieli nietęgie, właściwie prowadzili was z niejakim obrzydzeniem. Patrzyli się na was, jakby już wiedzieli, że jesteście winni, ale oficjalnie no to trzeba was przesłuchać, prawda, żeby tutaj wszystko stało się... Czyli mamy niejasne przeczucie, że to jesteśmy jakby oskarżeni o coś, tak? Tak, macie takie wrażenie. De facto nikt was nie zakuł. Nikt nam nie odebrał broni pewnie też. Nikt wam nie odebrał broni, ale z drugiej strony każdy, z kim mieliście styczność w międzyczasie, miał do was taki pewien, to nazwijmy... dystans. Podejrzliwość. Tak, jakbyście widzieli taki wyrzut w oczach, jakbyście zrobili coś cholernie złego, ale nikt nie chciałby do końca dać po sobie poznać, że coś wie i że on na was jakoś krzywo patrzy. Gdy tak dłużej się popatrzył i zauważyliście ten wzrok, to on nagle uciekał. A możemy zagadać do jakiegoś z arbitratorów, jak byliśmy prowadzeni jakby tam, do tej klatki?
Znaczy, to było takie bardziej, nazwijmy to, przepchania z miejsca do miejsca. Nie było de facto momentu właśnie nawet, żeby z kimś wymienić zdanie. Mhm. Jakkolwiek obecność to było, idźcie tam i nikt was de facto też nie eskortował. Nie sprawił, żebyście nie uciekli. Ty tak stoicie, rozglądacie się po tym ciemnym pomieszczeniu. Nagle przednia jego ściana zsuwa się. Widzicie, że dalej między wami a salą, tak jak dobrze myśleliście, sądową, jest pewien materiał. On jednak przezroczysty. Tam widzicie masę arbitratorów, kilku inkwizytorów i zmasakrowane ciało waszej inkwizytorki. Poznajecie ją właściwie chyba tylko i wyłącznie po klamrze specyficznej, jaką miała tutaj zwyczaj nosić, no i specyficznym czarnym ubraniu. Twarz właściwie już jej nie przypomina. Twarz zdaje się należeć do innej osoby, jest napuchnięta, brzydka, obrzmiała, cała właściwie we krwi. Arbitratorzy, widzicie, zerkają raz to na was, raz to na inkwizytorkę, jakby wyczekując was pewnych odpowiedzi. Ja robię wielkie oczy takie. Pytania. Ten, widzicie, że wychodzi na środek tego pomieszczenia, w którym jesteście, jakiś najwyraźniej wysoko postawiony inkwizytor. Widzicie odpowiednie emblematy, cały ubrany na czarno. I jedyną rzecz, którą wyróżnia go od wszystkich innych, że na prawej dłoni ma czerwoną, skórzaną rękawicę. Takiej nie widzieliście u żadnego innego inkwizytora. Widzicie, że tą skórzaną rękawicą podchodzi, bierze rękę waszej inkwizytorki, podchodzi z nią do tej klatki czy kontenera, w którym jesteście zamknięci, i przytyka do tej ściany. Jesteście za to odpowiedzialni. Słucham waszej odpowiedzi. Co się stało? Co się stało z naszą inkwizytorką? Ostatnim razem, kiedy ją widzieliśmy, była z ekipą szarych rycerzy w podziemiach na Orinoko. Jakich szarych rycerzy? Szarzy rycerze, z którymi wasza inkwizytorka miała kontakt, nie mieli od niej żadnej informacji od 3 miesięcy. Więc nie byli to szarzy rycerze. Ostatnie słowa waszej inkwizytorki, jakby udało się powiedzieć w serwoczaszce, było to, by was nie zabija, bo zna to odpowiedź. Z racji tego, że darzę ją wielkim szacunkiem, to też jest to jedyna przyczyna, dla której jeszcze żyjecie. Zatem słucham, co się wydarzyło na Orinoko. Lordzie Inkwizytorze, a moglibyśmy tylko wiedzieć, gdzie odnaleziono zwłoki naszej inkwizytorki? Na porcie, właściwie na płucie lotniska, w porcie kosmicznym Akairo Hoshi. Były w czarnej trumnie. Najśmieszniejsze w tym wszystkim było to, w tym ponurym żarcie, że była to przesyłka do siedziby naszego konklawy, które niestety nie jest jawne. To też bardzo mnie niepokoi, że ktokolwiek zna dokładne miejsce i rzuca rękawice w kierunku wszystkich inkwizytorów sektora, wysyłając zwłoki inkwizytorki. Wy jesteście na dobrą sprawę jedynym elementem, który cokolwiek może nam powiedzieć i od którego możemy zacząć. Zatem słucham,
Może zacznijmy od tego, co robiliśmy na samym Orinoku. A Marku, a tak chronologicznie to... 3 lata temu była zaraza, tak? Tak. My na Orinoku kiedy przybyliśmy? No... 4 dni temu. A od 3 miesięcy nasza inkwizytorka... Nie miała kontaktu. Zresztą? Z rycerzami. Nie, zresztą no, miała. Z szarymi rycerzami. A ostatni potwierdzony kontakt z nią był kiedy? Tak. Pytasz się, tak? Czemu taki zdziwiony? Ostatni raport wpłynął... Widzisz, że wyciąga datapada. Dokładnie 2 dni temu. Była to transmisja z serwoczaszki. Tak przypomnę sobie, 2 dni temu to inkwizytorka chyba spotkała nas na dachu razem z gubernatorem była, tak? I potem miała się udać... Ostatni tydzień, załóżmy, dla uproszczenia, to była wasza podróż na Juno. Mhm. A, czyli jakby po wszystkim. No. Ciężko mi stwierdzić, co się działo tam w ostatnich dniach, kiedy ją widzieliśmy ostatnim razem, a przynajmniej osobę, która wyglądała zupełnie jak ona i zachowywała się tak zupełnie jak ona, to było jeszcze przed naszym odlotem z Orinoku. Lupusie, może prowadziłbyś Lorda Inkwizytora ogólnie rozkaz, jaki mieliśmy i ogólnie początek wprowadzić właśnie Lorda ogólnie w sytuację, żeby się wyjaśniło, co tam robiliśmy. Zaczęło się od tego, że inkwizytorka zleciła nam zwyczajną misję. Mieliśmy odtransportować zwłoki jej mistrza do dna dusz. Tam je zrzucić. A potem mieliśmy oczekiwać kolejnych rozkazów na samym Orinoku. Niestety podczas pobytu na planecie, podczas drogi do dna dusz, doszło do nieprzewidzianego zdarzenia, mianowicie ktoś napadł na jadący razem z nami pociąg i z tego pociągu zniknęło sporo obywateli. Kłamstwo! Mamy ten raport. Jednak żadnego napadu nie było, była usterka techniczna. Pociąg ruszył po 2 minutach, usterka została naprawiona. Widzisz, że tam coś klika na datapadzie. Był to napad. Jeśli macie tu psionika, jesteśmy chyba gotowi wszyscy poddać się badaniu psionicznemu. Nie. Dobrze. Nie ukrywamy żadnej informacji, to jest... Z pewnością przeprowadzimy takie badanie. A kontynuując. Chciałbym, żebyście powiedzieli mi to, co wiecie, dobrowolnie. Kontynuując, po całym wydarzeniu lokalny kapitan gwardii poprosił jeszcze wtedy Cedrika, nie wiedział o tym, że jest członkiem grupy inkwizycyjnej, poprosił o pomoc w śledztwie. Właśnie odnośnie zaginionych. Jak to się nazywało? Odnośnie właśnie zaginionych z pociągu. Podjął się oczywiście tego zadania. No potem w wyniku tam kolejnych zdarzeń koło samego dna dusz, no wszyscy zostaliśmy w to uwikłani. Poprosiła nas o to inkwizytorka. Mamy rozwiązać sprawę zaginionych. Jakich zaginionych? Ostatnio na Orinoku zniknęło stanowczo więcej osób niż tylko ci, którzy byli z nami w pociągu. Od około 3000 zaginęło. Ciekawe, w raporcie tego nie mam. Wśród nich... Właściwie wśród nich pojawiły się też nazwiska osób, które w tym pociągu były, ale zostały jakby przeoczone, nie wiadomo czemu. 3 osoby zostały, jedna na pewno zmarła. No w każdym razie, Lordzie, mieliśmy ogólnie badać sprawę tych zaginięć, ale
wydarzyły się takie dziwne okoliczności, że byliśmy zmuszeni do walki jakby z rebeliantami. Tak, w okolicy nadużyć pojawili. W okolicy. Orinoco jest zarządzane wzorowo. Aż tak, tak wzorowo. Przez gubernatora. A Hiko-jun jest wzorowym gubernatorem. Tak wzorowo jest zarządzane, że nie wiedziano o tym, że wszystkie osoby, które teoretycznie zginęły w nawiedzającą Orinoco zarazie, tak naprawdę przeżyły i pojawiły się na pustkowiach wokół... Zaraz. Jakiej zarazie? Orinoco nawiedziła zarazę, taką dostaliśmy odprawę. Mam takie zdziwione. O jaką zarazę wam chodzi? Miała jakąś nazwę medyczną? To znasz jak najbardziej, tam jest oznaczenie, nazwijmy to kodowe. No to mówię, że wirus Ebola, tak? Zdziwiony patrzy się na was. Nie kojarzę żadnej takiej zarazy na tej planecie. A przynajmniej już żadnej takiej nie mamy. W naszej bazie. Ale... Musiało to być jakieś niewielkie, lokalne wydarzenie. Na pewno nie na skalę planetarną. Jak najbardziej na skalę planetarną. Zresztą nasza inkwizytorka zajmowała się tą sprawą. Z tego, co zdążyliśmy się dowiedzieć. Widzisz, patrzy się. Osobiście ona... ukarała 5 heretyków, skazując ich na wieczne cierpienie. Ogólna sygnaturka taka planety Ordzie była. Jak dotarliśmy do portu, to praktycznie od razu widzieliśmy tą piątkę tych biedaków. Nie, widzieliśmy wtedy, to były te bio... Po prostu inne jakieś te biokomórki. A, no może, myślę. Nie, tam to były bioskanery przerwane właśnie. Płodów i małych dzieci. Mhm. Wiesz, że tutaj taki inkwizytor zdziwiony. Nie wiem, co mam wam powiedzieć, jednak wszelkie informacje, jakie posiadamy, przeczą temu, co mówicie. W starej heretyckiej świątyni zabezpieczyłem próbkę tej choroby. Widzisz, że zdziwiony. Który u was jest rok? Podajemy tam datę, którą myślimy, że jest. Że taki zdziwiony. Patrzy się na was. Panowie, podaliście mi datę o 3 lata do przodu. Że co? Lordzie Inkwizytorze, tak teraz właśnie sobie przypomniałem. W wydarzeniach, które się działy na Orinoco, brali udział członkowie Ordo Chronos. Taki lekko zmieszany. Ordo Chronos. Tak. Z takim wzrokiem powoli przesuwa głowę na jednego z inkwizytorów. On staje. Podchodzi do waszej klatki. Ordo Chronos mówicie, tak? Jak najbardziej. Co robiliśmy? Nasza inkwizytorka kazała nam się dowiedzieć jak najwięcej w tym krótkim czasie, kiedy byliśmy w podziemiach Orinoco, zanim Ordo Chronos zniszczy wszystko, co tam się znajduje. Widzę, że rzeczywiście powinniśmy wszystko tam zniszczyć, skoro w jakiś sposób cofnęliście się w czasie. Taka maszyna nie może w ogóle nie być w rękach heretyków. Prawdopodobnie efekt uboczny tej maszyny. Lucjuszu, wydaje mi się, że powinniśmy zabić ich,
jak i wszystkich mieszkańców tej przeklętej planety. Spokojnie, spokojnie. Widzę, że ten inkwizytor, który na początku was tutaj przesłuchiwał, prosi inkwizytora z Ordo, tutaj Chronos, Lucjusza, który, żeby usiadł na spokojnie, przemyślał, że się tym zajmiemy jeszcze. Inkwizytorka przesłała nam ostrzeżenie, że Orinoco nie może być zniszczone pod żadnym powodem. No, a dlaczego to? Powodów nam nie podała. Możliwe, że nie chcę, żeby to coś, co znajduje się tam pod ziemią, dostało się. Dobrze. Zatem pozwolicie, że przeprowadzimy badanie psioniczne na was. Zobaczymy, czy to wszystko, co mówicie, jest prawdą. Jak najbardziej, lordzie. Ja taki dość niechętny. No i tak też przesłuchanie się skończyło. Przez kolejne właściwie 2 miesiące byliście całkowicie ubezwłasnowolnieni. Zostali się zamknięci w czarnych celach. Przeprowadzono na was masę badań. Później kilku psioników wertowało wasze myśli nie raz, nie dwa razy. Aż w końcu po 4 miesiącach takich żmudnych tutaj badań, gdzie nikt nie chciał wam powiedzieć właściwie niczego, przychodzi do was ten inkwizytor, który was przesłuchiwał wcześniej. Wypuszcza was. Z nim, widzicie, stoi jakiś... No właśnie, kto tam stoi? Opisz nam, Janek, swoją postać. Janek? A, przepraszam, mówiłem do wyciszonego mikrofonu i się zastanawiam, o co chodzi. Już mnie słychać? Tak. No. Tak dosyć średniego wzrostu. Człowiek w czerwonych szatach. Głowę małe są, przez co widać tam jakieś dziwne jakieś ten, jakieś tu jakieś złącze wystaje, jakaś płytka metalowa. Ale generalnie jeszcze głowa wygląda jako tako. Z pleców w zasadzie wyrastają 4 takie wijące się naokoło ramiona. Jednego z nich sączy się jakiś dym, wydziela taki dosyć charakterystyczny zapach kadzideł. Tak się patrzy dosłownie. Jego twarz już w zasadzie, na niej nie widać żadnych emocji. Twarz jest teoretycznie, że tak powiem, żywa, ale już jakby martwa. No i te ramiona tak się obracają, nam kręcą, jedno jest takie dosyć giętkie, tam jakieś czujniki widać, że błyskają, coś. No i stoi tak się, wiesz, stoi tak dosyć spokojnie, beznamiętnie wręcz, z rękami tak splecionymi na piersi i tak czeka na jakieś ewentualne polecenia od inkwizytora. Leryk na ten widok wyraźnie się skrzywił. Lordzie, tych kapłanie, tak kłaniam się lordowi głębiej i tych kapłanowi tak skinąłem głową tylko na powitanie. A. Niech nasze słowa się potwierdziły. Zatem to jest osoba, której chce się pozbyć ze swojego otoczenia, dlatego też przydzielam wam ją jako osobę nadzorującą. Nazwijmy to tak. Wrócicie z powrotem na Orinoco, tam też dowiecie się, co się wydarzyło naprawdę. Mam nadzieję, że zamkniecie całą sprawę. Gdyby wam to się udało, emblematy waszej inkwizytorki czekają. A osoba, która się najbardziej wykaże, będzie miała możliwość otrzymania ich na własność. Oficjalnie nie tyle, co nie żyjecie, ale nikt nie może dowiedzieć się, że na Orinoco już byliście. Gdyby to wyszło na jaw, mielibyśmy... Znaczy raczej inaczej. Wy mielibyście kłopot, a my musielibyśmy wysłać 4
kulki w odpowiednie miejsca. Tutaj widzisz, uśmiecha. Razem z wami, tak żebyście go nie widzieli, zostanie wysłana osoba, która w razie zbyt długiego języka albo jakichś nieprzewidzianych problemów zajmie się wami, jak i waszymi ciałami. Co, rozumiem. Kolejny mamy zejść do dna dusz i tam wybadać sprawy? Nie wiem, co zrobicie. Nie znam sprawy. To, czego dowiedziałem się z umysłów, jest dla mnie co najmniej nielogiczne. Dlatego też chciałbym, żebyście sprawę zbadali, a konkretne wnioski i konkretnych winnych macie przesłać do nas. A, jeszcze Marku, takie pytanie. To jak przeglądał nasz umysł, to pewnie przeglądali te nasze umysły, to pewnie widzieli też tego demona ognistego. Ten krzyż z balanymi rogami. Więc i o tego demona chciałbym się zapytać. A, Lordzie, jak widziano w naszych wspomnieniach, spotkaliśmy się tam z demonem. Był on całkowicie odporny na naszą broń. Co mamy zrobić w wypadku ponownego spotkania się z nim? Żeby go trafić, musiałby być całkowicie w naszym wymiarze. A tego nie chcemy. Częściowo, ani on was nie trafi, ani wy go. A jak przerwać cały rytuał ewentualny przywołania go tutaj? Widzicie, za ten rytuał z pewnością odpowiadały te kawałki szkła, które widziałem w waszych umysłach, jednak... Jak widział Inkwizytor... Zbyt mało widzieliście, żebym mógł powiedzieć wam na pewno. Jak widział pan zapewne, Inkwizytorze, nie byliśmy w stanie ich zniszczyć. Przydałoby nam się coś, z czym będziemy mogli się ich pozbyć. Kwestia, czy chcemy niszczyć coś, za pomocą czego możemy ostatecznie zniszczyć to, co jest po drugiej stronie. Inkwizycja jest po to, by niszczyć zagrożenia ludzkości. Samo przejście nie jest zagrożeniem. Zagrożeniem jest to, co jest po drugiej stronie. A zatem nie chcę słyszeć w waszych ustach czegoś, co jest namawianiem do półśrodków. Albo chronicie ludzkość. Albo podstawiacie nogę przechodniemu, żeby upadł. Skinąłem ze zrozumieniem głową tylko. Czy w aktach inkwizycji były jacyś inkwizytorzy zetknęli się wcześniej z tym demonem? Demon niestety nie jest nam znany. Za to widzisz, że macha ręką i zza progu wychodzi osoba, która wygląda identycznie jak Cedric. Wzrost identyczny. Może kilka lat młodszy. Tak, to jest kolejna rzecz, którą chciałbym, żebyście mi wytłumaczyli. Wziąłem go pod swoje skrzydła i wyszkolę go, gdyż jest wielce plastyczną osobą, a umysł ma wielce otwarty. Jednak chciałbym się dowiedzieć, skąd go wzięliście. Inkwizytorka kazała nam, właściwie Cedricowi, zabrać go z tamtych podziemi. Widzisz, że podchodzi do ciebie Cedric. Wystawia rękę. Powinieneś mieć coś na szyi. Tak sprawdzam, że coś mam na szyi? I rzeczywiście masz taki, nazwijmy to, nieśmiertelnik. No tak, nieśmiertelniki to mam na tym, ale... O to mu właśnie chodziło. No to nie wiem. Pokazuję po prostu na nieśmiertelniki.
Masz 3 sztuki, prawda? No nie wiem, ile tam mam. No są, standardowo są 3 nasze i... No miałem jeszcze innych gwardzistów, więc to trochę ich mam pewnie. Widzisz, bierze twój, odrywa, podchodzi do tej osoby, która wygląda tak jak ty i daje mu. Ta osoba odchodzi gdzieś tam, znika w mroku korytarza. Inkwizytor uśmiechnięty. Dobrze. Zatem ruszajcie, szkoda czasu. Poznacie się po drodze. Wasz nowy towarzysz jest wielce specyficzny, dlatego radzę przez pierwszy tydzień trzymać broń zabezpieczoną, żeby nie zastrzelić go z nerwów. Widzę. Dobrze. A ja patrzę podejrzliwie na Cedrika i te jego nieśmiertelniki gwardzistów. Schowałem od razu. Ale widziałem. Mówię wzrokiem na tych kapłan. No i transportują was na pokład i właściwie wlecicie tym samym statkiem, którym tutaj przylecieliście. Również wielka konspiracja została zachowana. Nikt was nie widział. Znowu arbitratorzy was prowadzili. Ogólnie taka gęsta, nieprzyjemna atmosfera. A, jeszcze tylko pytanie. W sumie działamy oficjalnie jako Inkwizycja. Możemy się na nią podać, czy tym razem totalna konspiracja? Jak chcecie. Aha, okej. Okay. Emblematy oficjalne dostaliście. Tylko... A osobę kontaktową jako teoretycznie raz tymczasowy Inkwizytor to jest ten Lord? Mhm. Okej. Okay. No to jak... Czy... Informacje Horinoko, mieliśmy nazwiska tych 5 heretyków? Tak. Macie tam na dole w notatkach macie właśnie wszystkie notatki odnośnie do tego, co wiecie, tego, co się dowiedzieliście. A tak z ciekawości, ja dostałem takie dane? Nie, ty po prostu od swojego inkwizytora dowiedziałeś się, że znowu prosiłeś go jakiś tam nowy wszczep, a on po prostu się na dobrą sprawę wkurzył. Powiedział, że nie dość, że ciągle się tam upodabniasz do maszyny, to jakoś ostatnio nie miał okazji nawet do wykorzystania czegokolwiek. Zatem pewnie go zirytowałem tym, że nowy wszczep miał jeszcze pewne zaburzenia, przez co miałem czasowe zaburzenia słuchu. No i wtedy to już po prostu stwierdził, że się gdzieś pozbędzie cię przy pierwszej okazji. A że taka się nadarzyła akurat teraz, no to... Niedużo ci mówiąc, właściwie nic ci nie mówiąc, powiedział ci, że masz zadanie i wszystkiego dowiesz się od nowych towarzyszy. Zostali wybrani przez siostry, możemy dotrzeć. Zatem tak, podróż się zaczyna i powiedzcie mi, co się dzieje po drodze. Macie nowego towarzysza, co mu mówicie, w co go wtajemniczacie? Ja w ogóle podchodzę do niego. Witaj, kapłanie. Jarl Ulfe. Octavius Naven, niech błogosławieństwo Omnisjasza będzie z tobą. Przyda nam się. Tak po prostu odmachnąłem mu. Znam ta półmartwa puszka blachy. To jest właśnie kapral Petan, nasz medyk. Okazuje bardzo mało szacunku do sług Boga Maszyny. Jest tylko jeden Bóg, a jego imię to Imper. Imię tego samego Boga, choć nie mam pojęcia, dlaczego Boga masz. Imperator to aspekt Boga Maszyny. No, mam nadzieję, że są drogi nie by się poruszali wątków religijnych. Ależ dlaczego? Nie mam sprzeciwko. Mamy współpracować ze sobą?
Oczywiście, a najlepiej współpracuje się, gdy wierzymy w jeden i ten sam zestaw wierzeń. Dobrze, kapłanie, nie ma na to czasu. Wprowadzono cię w jakieś szczegóły dotyczące naszej misji? Czy nie wiesz kompletnie nic? Niestety, Inkwizytor nie zdążył mi przekazać żadnych danych, więc będę wdzięczny za ich uzupełnienie. Skrótowo przedstawiamy mu informacje. No to chyba za dużo czasu by zajęło. Chyba, że masz jakieś specyficzne pytania. Nie, to tam skrótowo przedstawiacie mu przez tydzień całe to zdarzenie, mu przedstawiacie. No i w końcu dolatujecie do portu Akira Hoshi. Tam właściwie na samym wstępie wita was mężczyzna. Przedstawia się jako Soseki Usami i będzie waszym transporterem. On będzie zajmował się transportem waszym. Zostaliście tutaj przedstawieni jako kupcy agralni. Sprzedajecie nowe nasiona odporne na pleśń i grzyby. Spojrzałem po swoim ubraniu, po sprzęcie, tak po prostu potrząsnąłem tym plecakiem. Nie, tylko tak, tylko unoszę brewy. Przekazano wam też 20 próbek owych nasion. O, to już mnie cieka. Za to ja zakładam na siebie ciuchy, te, mam przy sobie te ciuchy szlacheckie. Mhm. Jeden tak. Komplet, to ja zarzucam na siebie te ciuchy. A ja po prostu zapamiętuję dokładne dane tych wszystkich bek naszych, nie? Służę za taką małą ekspertyzę techniczną, w razie czego. Tak pod przykrywkę, jeżeli o to chodzi. Albo ewentualnie Cedric, w sumie ty wyglądasz chyba najbardziej na takiego szlachciura, prawda? Nie każ mi się tu ubierać, proszę. Uwierz się, my wyglądamy ewidentnie jak ochroniarze ewentualni. Ochroniarze? W tech kapłana nikt nie uwierzy. Tech kapłan jest tutaj wsparciem technologicznym, ale najbardziej szlachcica będziesz przypominał właśnie ty. Dobra, ale będziesz mi coś dłużny. Niech już będzie. No to może być całkiem niezła zabawa. A te ziarna coś ciekawe. No i tak, tam przygotowujecie się do wyjścia. Tutaj Soseki Usami opowiada wam o Orinoko. Jedziecie koleją tutaj. Mówi, że no on akurat jest przedstawicielem swojego lorda. Będziecie udawali się do kopca Anatol. I tam też jest przygotowana dla was uczta na wasze przyjęcie. I ogólnie tam widzisz, że dopytuje się o te nasiona, jak to tam... skąd je macie, że to takie odporne? Z jakiej to części galaktyki takie dobre nasiona, że to... A, Marku, jeszcze takie pytanie. Jak byliśmy na samym tym dworcu, to były tam te bioskanery, czy ich nie było? Nie było. Jeszcze ich nie było. Właśnie jestem w stanie dokładnie, że tak powiem, dane techniczne tych wszystkich nasion spamiętać, nie? Tak, tak. To wiesz tam, generalnie jeżeli się dopytuję, to jestem w stanie mu wymienić te wszystkie te dane, tam zasypuję go tymi wszystkimi danymi, no i mówię, że zostały one po prostu wyhodowane przez odpowiedni oddział Mechanikum. Jako pokarm dla... Właściwie jest jedynie przystanek, tutaj dno dusz. Następny przystanek to są tłoki Omnisjasza. Tłoki Omnisjasza. Tutaj wasz towarzysz, przewodnik tłumaczy ci, że to jest jedna z największych fabryk serwitorów w tej części galaktyki i przerabiana jest, jak to ładnie powiedział, niepotrzebne ludzkie mięso na coś pożytecznego Imperium. Tak tylko dodaję pod nosem, większość tego mięsa nie jest potrzebna Imperium. Dobrze, dalej. Następnie, następną stacją jest szpital, właśnie sióstr i kolejną Anatol. Tak jak pierwsza część jakby podróż do nadusz przebiegała pod ziemią, tak
cała reszta przez szpital oraz Anatol już na powierzchni. I tam widzieliście masę różnych mniejszych kopców, które to właściwie dopiero, nazwijmy to, niedawno były pewnie zakładane. Ogólnie kolej magnetyczna jest wielce uczęszczana. Wagonów było tyle, że nawet tutaj wasza przenośna liczarka nie zdążyła wszystkiego policzyć. Co go bardzo irytowało i nieraz dopytywał się przechodzących tutaj służbistów, którzy zajmują się koleją właśnie, ile to jest tych wagonów i czy na pewno tyle. Czy tyle powinno być? I czy tyle powinno być? I o wszystkie warunki techniczne maszyny oczywiście no. Się wypytał również. Ufajnie się przyglądam. Lepszy procesor załatwia. Tak też właściwie po całym wystąpiłem o to do Inkwizytora, jednak nie spełnił tej prośby. Po całym dniu podróży właściwie dojeżdżacie do Anatolu. Tam właściwie od razu czekają na was automobile, którymi jesteście transportowani na obrzeża kopca. Tam waszym oczom właściwie ukazuje się wielce dziwny widok, gdyż tak jak planeta jest, powiedzmy to, bagnista, brzydka, szara, czarno-pomarańczowa wręcz, to tak tutaj widzicie gęsty las. Wszystko jest strzeżone właściwie przez mur oraz masę strażników. Każdy ze strażników ma mundur z oznaczeniem Anatolu. Jest to wręcz prywatna armia jednego z tutejszych możnych. Soseki tłumaczy wam, że tutejszy, nazwijmy to, członek rady, gdyż władza na tej planecie wygląda tak, że każde z miast deleguje członka rady, a rada wybiera gubernatora. I on właściwie, gubernator tutaj jest, nazwijmy to, marionetką. On tylko przekazuje ustalenia piątki największych kopców. Panowie, tutaj posiadłość Klajma Flanko. On wielce bogaty jest. Co można powiedzieć ogólnie o wydarzeniach na Ujdynaku, co tu się ciekawego ostatnio dzieje? A też... No, on wam opowiada, że ostatnio to puszczono nową linię kolei magnetycznej na północ i tam planują wielką właśnie uprawę zrobić, dlatego też spraszają takich kupców jak to wy, którzy by tutaj technologię odpowiednią do potężnych zasileń w nasiona właśnie posiadali. Jakieś nieprzyjemności może? Widziały? No, gdzie nieprzyjemności? Toż to wzorcowa planeta. Na każdej planecie zdarzają się jakieś nieprzewidziane nieprzyjemności. Coś, co nagle mogło zaskoczyć. Tak myśli. Ostatnio... to mogę wam zdradzić w tajemnicy, że dziwne rzeczy się dzieją. Co się dzieje? Żywność staniała. I to... o połowę. Tak. No. Ale... Wszelkie... produkty pochodne od Prometium wzrosły na cenie. Takie, wiecie, jak to się nazywa? Fluktuacje cenowe, jakby, o. Ach, tak. Kiwam tylko głową, tak, tak, rozumiem. Wiesz, tutaj tak stara się używać jakichś takich, co jakiś czas takich mądrych słów i patrzy się tak przytakująco na waszą maszynkę, który tutaj czy dobrych słów używa. Jak zasłyszy jakieś takie trudniejsze słowo, to później stara się je na siłę wpleść jakby w swoją rozmowę z wami. Że on też je zna. Czasami tam lekko przekręca jego znaczenie, ale tak... Ogólnie coś tam mówi. Coś tam rozumie i tak widzicie, że szybko stara się jakby pokazać, wybić na tle innych.
A właśnie, mistrzu, to jest jakaś ten, jakaś jakby, nie wiem, bo nie wiem jak to w Imperium jest, to jest jakaś ogólna sieć jakby. Czego? Jakaś taka sieć w stylu, tak jak my mamy ten internet, bo chciałbym się po prostu czytnikiem podłączyć sobie trochę danych, po prostu zgrać a propos samej planety. Każda planeta... Imperialnet. ...ma coś takiego właśnie w obrębie swoim, ale też i ogólnie, tylko że tam... Wiesz co, powiem ci tak, no głównie to są przekazy, nazwijmy to... typu, że w tym miesiącu jest lepiej niż było miesiąc temu. No gazety takie, no. Głównie propaganda. Aha, dobra. Mało takich treści... na których wam by mogło zależeć. Rzetelne informacje to nie w takiej sieci. Nie, nie. Nie ma żadnych fatalnych informacji. Znaczy, że no, rzetelnych nie ma. Dobra. Dużo mamy konkurencję na tej planecie? No i właśnie jesteście prowadzeni na salę bankietową. Tam widzicie około 12 innych kupców ze swoimi świtami.